Nie jest tak, że nie mają sensu, tylko tyle, że trzeba brać pod uwagę, że na przykład tutaj w dwóch tabletkach, gdzie to jest już dość dobra dawka, mamy 900 mg kolagenu. 900 mg to jest niecały 1 gram w porcji dziennej. I płacimy za to około 50 zł, bo w opakowaniu jest 90 kapsułek, więc mamy to na 45 dni. Więc za około 50 zł suplementujemy niecały 1 gram kolagenu przez 45 dni. I teraz jeśli porównamy to na przykład do butelki kolagen 10 tysięcy, gdzie jeśli spożywamy po 25 ml, to mamy co prawda suplementację na połowę tego czasu, bo na 20 dni i kosztuje to około 89 zł. Ale jeśli będziemy spożywać na przykład 15 ml tego płynu, czyli będziemy mieli taką butelkę na 33 dni, a nie na te 20 przewidziane przez producenta, to w dalszym ciągu spożyjemy powyżej 5 tysięcy jednostek, czyli 5 gramów. Czyli tak, jakbyśmy zjedli takich tabletek 10. No to się w ogóle po prostu nie kalkuluje. To nie jest tak, że to nie ma sensu, bo jeśli przez długi czas będziemy brali tabletki, nawet z tym 1 gramem kolagenu, to nasz organizm po czasie będzie te niedobory białka uzupełniał, będzie gdzieś tam sobie te aminokwasy wykorzystywał i dla niego zawsze to będzie korzyść. Ale tak naprawdę wszystkie badania na temat skuteczności kolagenu zazwyczaj były prowadzone na osobach, które przyjmowały co najmniej te 5000 jednostek kolagenu dziennie, czyli połowę tej dawki z butli. I tam były wszystkie te badania, były na mniej więcej 120 dni suplementacji. Więc jeśli chcielibyśmy rzeczywiście poczuć efekty, no to ta dawka ma znaczenie. A tabletki są wygodne, jak najbardziej, tylko po prostu wielkość kapsułki ogranicza nas pod kątem tej dawki, bo nie jesteśmy w stanie tyle proszku kolagenowego po prostu upchnąć w taką kapsułkę, więc musielibyśmy tych kapsułek zjeść po prostu dużo. No dlatego chyba taka wersja po prostu albo płynie w butelce, albo po prostu do rozpuszczania jest najbardziej ekonomiczna, to jest raz, bo cena jakby do ilości surowca tutaj przemawia na korzyść, a druga kwestia to jest taka, no wydamy w miarę podobne pieniądze, bo to nie są jakieś takie ogromne różnice między kapsułkami, a na przykład proszkiem, bo proszek też już można za 5 dych, czy tam nawet za 40 zł dostać, a po prostu mamy tą dawkę taką bardziej korzystną dla organizmu. Wszystkie te wersje kolagenu możecie sobie porównać na mojej stronie internetowej. Jak wejdziecie sobie na detektywzdrówko.pl i wpiszecie kolagen, to wyskoczy Wam kilka opcji. Wszędzie tam są podane ilości w porcji dziennej, ile miligramów, jakie dodatki, więc można sobie świadomie podjąć wybór i jakby dopasować do swojego budżetu to, czego my potrzebujemy. A jeśli potrzebujecie porady w tej kwestii, to oczywiście zapraszam do wiadomości prywatnych. Przyznam się, że trochę mi się zakorkowało ostatnio, jeśli chodzi o ilość tych wiadomości. Ja właśnie jadę sobie teraz na targ, na taką niedzielną imprezę ekologiczną i tam zazwyczaj zawsze jest trochę takiego czasu wolnego, gdzie ja mogę sobie w międzyczasie podpisywać na wiadomości, więc na pewno dzisiaj spróbuję troszeczkę Wam podpisywać, więc jeśli ktoś czeka na odpowiedź ode mnie i niecierpliwi się, to dzisiaj jest szansa, że tę odpowiedź otrzymacie. Serdecznie pozdrawiam, Rachela.